Następnego, to jest integracja do zabiegania. Kto z Państwa radnych zgłosił integrację dla jak i przez członków Komisji Oświaty, którzy mieli okazję zapoznać się z ich pracą,
Wiedziałem to, panie Łuku, że trzeba znaczy pomocnie ta realizacja będzie polegała. I na jak powiedziałem, jest ona w tej nowej formie przewidziana. W związku z panem stwierdzeniem umieszczonym w szczęśliwie protokole, że przez jakiś czas będzie to prowadzone przez Wydział Urzędu Miejskiego. Pytam prosto, żeby nie zawsze właśnie sierpnia to pozwolę za pół roku komisji pracownej na a myślę, że moje zdanie podziałają także członkowie komisji oświaty. Od pani przewodniczącej mamy za to, jest poświęcony najpierw, a na czym członku pani przewodniczącej zaraz kończy. Po szóste, w związku z licznymi głosami wiadomo, także na urzędowym, czyli powiem, portalu pana Patrzycy, a także z bezpośrednimi osobami zainteresowanymi rodzicami, składam formalny wniosek o przeprowadzenie poprzedniej konsultacji na specjalnie zwołanych pytaniach z odpowiedzią wcześniejszym powiadomieniem o ich temacie. Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym w sprawie opinii na temat zmiany do realizacji bezpłatnej podstawy programowej w sumie, to znaczy na pewno między 7 a 8 dzieci w szczególnym przełuka dopiero się schodzą. Trudno więc mówić o rzeczywistym realizowaniu ustawy programowej. Proszę o przeprowadzenie dyskusji i głosowanie przez projekt sprawy. Po 7. Na koniec dla usprawnienia i przejrzystości pracy naszej Rady składam formalny wniosek o opracowanie i przedstawienie na następnej sesji przez przewodniczącego Rady harmonogramu pracy Rady Miejskiej z określeniem przewidzianych w kolejnej sesji zwyczajnej. Gdy nie dochodziło do kuriozalnej sytuacji, w rodzaju 4-miesięcznej przerwy między nimi sesjami zwyczajnymi, jak to się naszej Radzie niestety przytrafiło. Chcę dodać, że no nie chcę być w protokołaniu, że w sporej ilości rad taki harmonogram jest czymś oczywistym. Bardzo proszę, żeby również ten wniosek dla mnie oczywisty poddać pod dyskusją i przegłosowanie. Wszystkie te interpelacje mam w formie pisemnej z wyjątkiem ostatniej 7.20, a my dążymy dzisiaj na przekrytania do przepisze i dostarczy formy pisemnej, żeby nie było wątpliwości, nie wyrzucą specjalistami. I informacja dla Rady. W związku z niepodjęciem dyskusji nad projektem uchwały o zmianie regulaminu Rady, precyzującej, że protokole muszą się znaleźć, cytuję, wszystkie merytoryczne argumenty i opinie wygłoszone przez mówców i brakiem możliwości mojej fizycznej obecności na wszystkich komisjach, gdzie sprawa będzie rozpatrywana, zobowiązuję się do uzupełnienia projektu uchwały o jej pisemne, w związku z tym uzasadnienie, jeszcze przed terminem zwołania kolejnych komisji. Nawikamy do odrzucenia tej pani oczywistej poprawki, wręcz oczywistej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o odnotowanie i przedstawienie na drugiej sesji argumentów, które spowodowało taką odmowną decyzję. Posłuchaj mi do sformułowania ewentualnie skargi do organu nadzorczego, czyli wojewody na obrzeżach. Dziękuję. Ja w swojej relacji chciałem właśnie to, o czym próbowałem na początku, natomiast pan przewodniczący odebrał mi głos. Szanowny pani burmistrz, w związku z pani merytoryczną wiążącą odpowiedzią w relacji na ostatniej sesji w sprawie zapewnienia komfortowych warunków sanitarnych na dachu, pozwolę sobie testować fragmentarycznie. To proszę coś mi poradzić oraz na pewno coś poradzicie. Pragnę wyrazić pani ustawę o samorządzie gminnym, którą zapewne pani zna, ale na ostatniej sesji okazało się, że chyba nie wie dokładnie, jak ta burmistrz się następnym zdarza. Ustawa o samorządzie gminnym, którą właśnie trzymamy w artykule 26 ustępie 1, mówi, że organem wykonawczym gminy jest wójt, czyli w przypadku gminy naszej burmistrz. Ponadto w artykule 30 ustępie 2, po punkcie 3 czytamy. To zadanie gminy należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zatem zrozumienie pytanie, aby coś na to poradził, wynikało z niewiedzy albo z niewiedzy. Oczywiście często w swoich interpretacjach proponuję pewne rozwiązania, ale proszę pamiętać też o zadaniach radnego wynikających z tej samej ustawy. Każdy utrzymuje stałą pieniądze mieszkańcami oraz organizacjami, a w szczególności przysługuje zwłaszcza naszym mieszkańcom, którzy są czystego organu gminy do rozpatrzenia. Mam nadzieję, że po dokładnym czytaniu ustawy taka sytuacja się nie powtórzy, a dziś odpowiem pani na zadane interpelacje w tej sprawie. W związku z tym właśnie chciałem panu burmistrzowi przekazać. A to osobiście nie mogę? W tym razie nie mogę. Okej, to w razie nie podać się może. No, jak rozumiem, tam w tym domu też powinien być na tym wykładaniu. No my z panem Markiem chciałbym udział i damy na dzień podatku nasze. Natomiast jeśli
poważne pytanie. Dlaczego pracownicy z programów miejsc targowych przy ulicy czy placu Bohaterów mają płacić za korzystanie z ubikacji? Jak pani, jako organ wykonawczy, ma zamiar rozwiązać ten problem? Przypomnę, że jest to targ miejski. Trzecie pytanie. Jak wygląda badanie sprawy lekcji o naszym regionie? Gdyż na tej sesji podczas odpowiedzi na interpelację powiedziała pani, że zbadał pani ten temat. Za protokołem dziękuję. Proszę o pisemną odpowiedź. Na jakich zasadach funkcjonują kamery zamontowane w Wadowicach? Czy dostęp do nich mają Straż Miejska i Policja? Czyli przez jaki czas są archiwizowane nagrania? Ile było interwencji dzięki monitoringowi? Ile osób dzięki temu udało się zidentyfikować i ukarać? Następna sprawa. W kilku miastach Polski, Warszawa, Poznań też z monitorowania sobie wynika, że Krzeszowice. Rozważane jest brzmienie posypywanie dróg żwirem, a nie solą. Ma to swoje plusy, jak zmniejszone koszty same w sobie, eksploatacji samochodów, czyli po prostu nie zawieją, infrastruktura drogowa to samo. Czy były rozważane takie rozwiązania w Wadowicach? I ostatnie pytanie. Podczas drugiej sesji w 2010 roku pytałem panią o bezpieczeństwo powodziowe, zastanawia. W dyskusji ma również temat problemów Jaroszowic, tak jak śledczy. W związku z tym chciałem zapytać, jakie przez ten rok zostały wykonane zabiegi, aby poprawić bezpieczeństwo powodziowe, jak jesteśmy przygotowani na rozstawy w 2012 roku. Dziękuję bardzo. Posesja Lwowska 2, a posesja numer 6
nie ma przyłącza, za to te słupy gęsto wystające z jeszcze węższego chodnika uniemożliwiają swobodne poruszanie się przechodniów, dowiezienie lub wywiezienie czegokolwiek w budynku. Domagamy się równego traktowania mieszkańców. Jeżeli różnicuje się, to na jakiej zasadzie? Czy dla jednych jest prawo, a dla drugich pozostaje bezprawie? Jest to dla nas niezrozumiałe i rodzi uzasadnione podejrzenie. Czy istnieje Bremonta Wała w ostatnich latach ulica najstarszej części miasta, która ma wymienione w drodze wszelkie media? Czy wszystkie posesje leżące przy nim mają niezbędne przyłącza? Prosimy o informacje dotyczące ulic Krakowskiej, Zatorskiej, Fatyńskiej, Słowackiego, Karolickiej, Sienkiewicza. Po co wydajemy miliony na remonty dróg, jeżeli nie porządkujemy systematycznie wszystkiego, co w drogach jest niezbędne z perspektywicznym ujęciem rozwoju i rozbudowy w mieście? Mam na myśli ulicę Sienkiewicza. Jeśli tak to ma wyglądać, to będziemy przekopywać. Tam jest powrotem te same ulice. To jak mogą mieć nadzieję na jakiekolwiek udogodnienia mieszkańcy wioski? Sprawa ciągnącej się nieskończoność rewitalizacji rynku to również uniemożliwiony dowód uchwał dla mieszkańców rozwinku numer 10. Czy ktokolwiek ma w stracie myśli o nich? Chyba nie. Chociaż budynek jest pod zarządem miasta. Pani burmistrz, kto zdecydował, że jezdnia będzie włożona w tak poślaną kostką i to nawet o nowym podłożu? Do końca sierpnia bieżącego roku kostkę na odcinku Lwowska-Jagiellońska przekładano kilkakrotnie, zalewano zaprawą i polewano wodą nieustannie, a wszystko tylko po to, by po jednomiesięcznym użytkowaniu jednego pasa ruchu przez kolejne 2 miesiące znowu robić to samo. Czy tak to przewidziano w planach roku? Teraz już nie widać kostki, tylko cementową maść rozmazaną na nim. Dodać należy, że oprócz tego złego wyglądu niewielki ruch pojazdu, jaki był we wrześniu, powodował bardzo silne drgania budynku. Ubolewamy, że w naszym mieście nie ma zupełnie informacji o podejmowanych inwestycjach mających wpływ na życie mieszkańców, czyli kompletnie lekceważone są ich potrzeby. Szanowni Państwo, powołujecie się ciągle na wierność nauczania błogosławionego Jana Pawła II, a jak uczestniczycie się z mieszkańcami? Czy na koniec dnia pracy możecie powiedzieć, że wszystkie sprawy dla nas wadowniczan, a po to tu jesteście wybrani i zatrudnieni, załatwiliście zgodnie z obowiązującym prawem? Czy nie skrzywdziliście swoimi decyzjami kogoś? Czy możecie każdemu spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, że traktujecie wszystkich równo i nikogo nie oskarżyliście i nie pomówiliście niesłusznie? Niestety, i my we własnej skórze przekonaliśmy się, że nie jest tak. Dopóki nie zmieni się relacja na linii urząd miejski, każdy, podkreślam, każdy mieszkaniec, nie można głosić, że jest się wierny, a w rzeczywistości postępować tak jak dotychczas. Czy takie postępowanie jest zgodne z tym, czego uczył nasz błogosławiony Jan Paweł II? Panie burmistrz, czy okazywanie szacunku dla osoby błogosławionego było otwarcie wystawy Maja w brudzie, kurzu na placu budowy? Czy nie dało się znaleźć bardziej odpowiedniego miejsca w mieście? Czy wyrazem szacunku jest Pani wypowiedź o przepapierzeniu w ustroju rynku? Czy te przykłady nie potwierdzają, że nie jesteśmy godni takiego patrona? Dziękuję. A ja jeszcze powiem, że kiedyś Pani burmistrz zwróciła mi uwagę, że jak mówiłam o sprawach Pań Siłowskich, że to jest nieprawdą, że widzi się tylko rady w dniu wyborów. I mamy tego dowód oczywisty, że tylko w dniu wyborów. I to daje dowód. Dziękuję.
jeszcze proszę pana radnego. Wszystkie sprawy, które zostały przez
tylko chodzi o to, ja wiem, że każdy ma prawo do głoszenia jego interpretacji, ale przecież rozmowy z mieszkańcami w Różu, ja teraz mam taką możliwość, że spotkałam się w różnych miejscach z mieszkańcami i to w różnych i staram się to wszystko, co jest zgłoszone przez nich, w jakiś sposób rozwiązywać, nawet albo bezpośrednio też do pani mówisz. Ja wiem, że niektóre sprawy nie są takie, które się da rozwiązać, ale są takie, które nie musi się od razu na sesji zgłaszać, tylko można je rozwiązać. Druga sprawa, jeżeli chodzi o informację publiczną. Dzisiaj o godzinie 14 pozostałem za zaproszeniem do obrazu informacji współpracy już od 5 lat. Jest już otwarcie w ramach małopolskiego systemu informacji publicznej naszej tej informacji. Zostało przeszkolone 70 pracowników wewnętrznych. Miałem przyjemność szkolić się w tych pracowników publicznych z Małopolski. I większe wrażenie o naszej informacji, która jest no, mniej samodzielna, ale polegała do tej pory od Darwickie Centrum Kultury, były zawsze pozytywne. Wszyscy ci pracownicy zostali przeszkoleni i posiadają odpowiednie przygotowanie. Na pewno to zostanie uwzględnione przy zatrudnieniu, że te osoby, które są dobre, że znajdą na pewno informacje pracy. Takie jest moje zdanie. I nie tylko moja, ale kolejnych przewodników, którzy również współpracują z tym pracownikiem. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze proszę pana ministra. A nie o ludziach. Zgadzam się do ludzi, którzy są w tej sprawie adresatami pewnych.
nie znam spraw. Czy udziela pan głosu, panie przewodniczący, teraz opóźnie? Proszę. Czyli sumując, sprawa, i to są sprawy zawsze gminy i naszego miasta, a nie ad personam. To, czy ktoś radny radnikiem ma opinię różnego rodzaju, to jest jego sprawa. Ja mówię o sprawach. Dziękuję. Ja też jestem głosem wspomnienia pani Izadory. Chciałem powiedzieć, że nie jest tak, że umówimy wszystkim radnym jakiegoś zaangażowania, jakiegoś wiedzy, pomocy. Pracy też. My, jeśli mogę o nas też, oczywiście pracujemy też z panią Bożeczką. Pani Magda potwierdzi, że mailowaliśmy ostatnio. Również kontaktujemy się.
milion rodzin, a tam ponad milion przychodzą i po prostu nie wiedzą, w którą stronę mają się kierować. Zostali informacji, że pracownicy, którzy pracują w tak zwanej informacji publicznej, rozumieją, tak? I można spróbować, znak jest potrzebny, więc będzie nie powtarzać tej informacji. Jeżeli jest potrzebny, to będzie, bo ma pan musi się użyć. Następne pytanie dotyczy, czy mają płacić za korzystanie z ubikacji, jeżeli jest gdzieś płatna ubikacja, należy temu zapłacić, jeżeli jest niepłatna, należy za to nie płacić. Jak wygląda barwistka dyrekcji, bo już pan mówiła na ostatniej sesji. W ramach swoich godzin dyrektorzy wracają do tego problemu. To jest interesujące. Chyba, że pani pani ma coś powiedzieć na ten temat, pani radna? Ja skieram informacje, tak jak już udzieliłam pisemnej informacji. Takie zajęcia się odbywają prawie w każdej szkole. Od podstawówki. Nie tylko w tej prawie. Ale ja nie wiedziałam, czy to jest dlatego, że wiedziałam, że mi się temat podoba, nie wiem, czy jest kontynuowany, a potem dostałam informację, że jest to kontynuowane z godzin karcianych i dyrektorskich. Ja pisałem informację na zewnątrz, właśnie słyszę, także nie mi do darmo. No nie musiał pan pisemnie, bo pan nie zwrócił się pisemnie. Pan nie dał taki notis sam na tym. Nie, tak. Notis. Pani kierownik, to tyle powiedziałem. No to nie pisała. Pani Bogdanie, na jakich zasadach funkcjonują kamery i jaka jest ich efektywność? Szanowni Państwo, bardzo serdecznie, jeszcze się nie dowiemy, że na to pytanie, czy dostęp do przeglądania nie jest przez policję? Panie Przewodniczący, nie chcemy, jeżeli to jest sprawa niecierpiąca zwłoki, odbywa się to w pomieszczeniach straży miejskiej. I zamiast takiego wyróżnienia jest krótszy niż 20 dni, nie jest dłuższy niż 60 dni i po tym terminie zdarza się automatycznie czasu. Dodatkowo jeszcze,
to jest sprawa sądowa, to nie źle. Nie, już podejdę. Znowu następna, był miesiąc temu. Wszystkie opinie dotyczące ustanowienia drogi powietrznej, które sporządzone zostały przez wszelakiego rodzaju rzeczoznawców, są korzystne dla gminy. Dla kogo? Dla gminy. No to panie to wyczytała również tego. Ale ja naprawdę nie wiem, no po prostu to zadeklarę, że te kompetencje są. Znaczy procedowania, czy po co się tutaj jak nie wygląda to na Nie, żadne pieniądze na kancelarię nie idą. Jak nie ma procesu. Natomiast wydawanie postanowień na wyrobu należy tylko i wyłącznie do kompetencji sądu. Mogę do tego robić? Pani Burmistrz na ostatniej sesji mówiła, że na widzeni panią przewodniczącą. Ale tak panu przyjaciół na zakres niestety. Ja rozumiem. Natomiast wydaje mi się, to po prostu to jest moje pojęcie. 11 lat trwa sprawa. 230 tysięcy pieniędzy gminy wyrzucone, można powiedzieć prawie, że było po jedno na wydatkowanie 7 człowiek. Więc naprawdę uważam, panie burmistrzu, że pani jako wnioskodawca gminy sprawy powinna powiedzieć jakieś działania w formie pisma z prośbą o przyspieszenie tej sprawy. Nawet powołując się, powiedzmy, na, nie wiem, czy Państwo podzielacie miało opinię, że to jest że 11 lat trwała sprawa, ale myślę, że tak, to jest oczywiste. Powołując się na opinię radnych, coś trzeba robić w tej sprawie. Nie można też się nie czekać, bo są, przynajmniej monitorować, zróbmy coś, Pani Burmistrz, bo naprawdę dla mnie osobiście to jest poprawdziwa sprawa. Jeżeli ja może uważam, że 11 lat trwa. Ale proszę powołać się na pismo. Wizualizacja małej architektury znalazła się w internecie.
tych mieszkańców. No, no nie, nie są właśnie ciekawi. Ale myślę, że ich zainteresuje, że będą ciekawi mieszkańcy. Z tym, że no, na dzień dzisiejszy dobrze przygotowaną właśnie do pokazania tylko jest fontanna, nic więcej. Jest to nie moja wina, wina projektanta. Jeszcze rozmawiamy na temat studni, na temat zakończenia ulicy Zaborskiej. Bo nie jest to tak, jak być powinno. Doszedł nowy element. Wycofał się producent linii świetnej, tej, co miała być tą linią życia przez środek placu. I mamy propozycję za dużą kwotę, które też producenci nie dają dużej gwarancji na te linie świetne. Więc ja znowu zrobiłam propozycję do projektanta, żeby zrezygnować z podłożu tej linii świetnej. Patrząc też na to, że być może, bo tego nie umiem, ale tak mi się wydaje, dużą awaryjność w przyszłości, bo jednak mamy trudne warunki atmosferyczne, zima, ciepło, woda, a nikt nie daje dużej gwarancji na tego typu instalacji. Także jak tylko pojawią się oczywiście rozwiązania i jeszcze żeśmy to przesłali do pana juniora, jeżeli będzie pozytywna opinia juniora i będzie to już jakby w całości wszystkich elementów, na pewno będą nas to nie interesować. Dokładnie do tego otrzymanie. Ja tam może mam prośbę o to, żebyśmy tak, no ja bym się zorganizować troszkę, żeby mnie pan teraz troszkę wysłuchał. Bo tak pan powiedział, to trochę dobra. Najbliższą sesję będzie mieć sesją budżetową. Ja sobie to tak wyobrażam, na przykład jakby to powisiało, jakby już było. Czyli pierwszy projekt tam musi kartę przygotować, że jest to na naszej stronie. No zgadzam się z tym, bo to są tak ważne elementy, na potem, żeby to przez jakiś czas było na tej naszej stronie internetowej, zwołać takie spotkanie w styczniu na przykład, nie w czasie sesji budżetowej, wspólnie między świętami czy przed świętami, bo to jest za szybko, w styczniu właśnie poświęcić to temu rynkowi, bo to bardzo, ta inwestycja banka nie jest taki swobodny. Pani mówi, że rozumiem, że w tej chwili pani deklaruje. No znaczy ja to tak myślę głośno. No to teraz uzupełnić, że na sesji takie drobnienie, że tu są mieszkańcy, zadają pytania. Dla mnie dosyć duży sprawdzianek.
kolej nie rozpoczynać rynku, bo to się wydawało tej rewitalizacji, że to jest bardzo interesująca inwestycja i że wiele ludzi się na nim nie godzi. I wynik wyborów pokazał mi, bo zaryzykowała ważniejszy podatek rynek niż to, czy ja zezwane burmistrzów. Zaryzykowała i uważam, że większość mieszkańców chciała rewitalizację. Ale teraz jesteśmy na etapie małej architektury, czyli elementów, które no, będą widoczne i które mogą nie wdrażnić i się podobać. Jeżeli możemy je zmienić, to je zmieniamy. Ostatni już w tej sprawie moim głos. Wydaje mi się troszkę demagogiczne. Rynek wybory. Nie sądzę, żeby to tak działało. Tak, to tak, nie chcę pan kolejnych panów zobaczyć, ale to jest. Dzisiaj była mowa, że to jest wielu mieszkańców, którzy chcą zadawać jakieś pytania, czy naprawdę tu nie ma mieszkańców. No, tutaj słyszałam, naprawdę. Wody nie ma? No są przewodniczący rad osiedlowych, są przewodniczący. A Odysi i pani Sienkowski. Listopada, no to proste.
nie wiedzieć, że Państwo przydało to wiedzę, ponieważ nikt z pracowników nie zawierza, rozumiem, i to jest kurczę się bardzo na autora. Pytanie było szersze. Czy nie zostanie to zamieszczane na stronie internetowej? Po to, co pan sekretarz zadecyduje? Jest pan sekretarz? Panie Marku, czy projekt zawisi na stronie internetowej naszego urzędu? Proszę? Mieszkańców, także mieszkańcy z naszej rodziny.
staramy się zwłaszcza te spółdzielki współpracować, ale no, są też przede wszystkim spółdzielki, mieszkańcy mają administrację z klientami, też po prostu do nich różne sprawy zgłaszać. Jeżeli chodzi o wykonanie drogi ewakuacyjnej, to nie rozumiem, czego pan nie rozumie. Jeżeli spółdzielnia ma wykonać drogę ewakuacyjną, to niech ją wykona. Do nas się zwróciła o to, żebyśmy się zamienili działkami, bo nie da się tej drogi zrobić bez zamiany działek. Myśmy się na to zgodzili, teraz wystarczy tylko przystąpić do pracy. Wystarczy przystąpić do wykonania drogi. Ma interpretacja prośba o spokojnie, o negocjacje, bo ja od 10 lat proszę spółdzielnie na drogę wybudowaną. Ale może pani Andrzej przeczytam aktualne dane, bo spółdzielnia znalazł się do nas zwrócił, wyrysował drogę, musieliśmy, oni muszą nam dać część działki, my ich działki musimy się zamienić tej działką. Ta droga jest wyrysowana, jest wiadomo jak ma przebiegać. Moim zdaniem protokolarz wszystko jest przygotowane. Trzeba ją wybudować. Naprawdę. Także to nie pani powiedzieć, że no tak było. Moja prośba była, można było zrozumieć jaką interwencję w tej sprawie. To znaczy ja chcę, żebyśmy my wybudowali tą drogę, dlatego to odpisujemy, że nie wybudujemy tej drogi. Ale jeżeli chodzi o to, żeby wytyczyć, żeby załatwić ten problem, to co od nas zależy, było w porządku, to jak najbardziej jesteśmy naprawdę na tak. Tak samo jeżeli chodzi o parking. Proszę Państwa, jest wybudowany i naprawdę proszę popatrzeć na mieszkańców spółdzielni jako i na chodzących do szkoły, i na dzieci uczęszczające do szkoły, jako jeden organizm. Jeżeli się buduje drogę tak blisko nie swojej granicy, jeżeli się zabiera jeden plac zabaw, jedyny, który był w tamtym rejonie, to naprawdę nie martwmy się, gdzie ludzie zaparkują auta, tylko pierwsze się martwmy, gdzie dzieci i młodzież, bo nie chodzi tylko o najmłodsze dzieci, będą spędzały czas. Ta działka, która jest działką odrodzoną własnością gminy, jest teraz pod jurysdykcją i dyrektora szkoły, i dyrektora przedszkola. Tam będą przede wszystkim place zabaw dla dzieci, wojsko do gry dla starszych dzieci, a parking będzie tylko dla mieszkań, dla pracujących do południa oczywiście, pracujących w szkole i w przedszkolu, bo spółdzielnia do nas dzwoni, miała pretensje, że parkują na miejscach spółdzielni. Oddaliśmy do dyspozycji spółdzielni, tu był troszkę taki, może nie do końca dobrze sformułowany wniosek, ale kierunek budowy pana Janasa, przed blokiem numer 1, zwróciliśmy się do spółdzielni z taką propozycją, że możemy oddać te nasze tereny, które są nasze, częścią spółdzielni, częścią gminy i tam można urządzić parking. Ale przede wszystkim brakuje miejsca dla dzieci. Czy pan widział teraz ten płot i ten blok jest? Tam nie ma, to jest zrobione tam, gdzie były place zabaw dla dzieci. I my w tym naszym, co tak mówicie, że to mieszkańcy budowali i tak dalej, chcemy przede wszystkim urządzić place rekreacyjne dla dzieci i dla młodzieży. Mamy to całe pany na to od 22. Są pod jakby nadzorem dyrektora szkoły i dyrektorki przedszkola, ale to będzie przede wszystkim dla nich. Tam nie ma gdzie, proszę na to zwrócić uwagę, nie ma gdzie wyjść przed blok, że tak powiem. Tak samo blok, albo chodnik, albo parking. Dziękuję. Nie wiem, czy się stara tą sprawę prowadzić jeszcze na Radości, to możemy podyskutować z mieszkańcami, tak jak się ma. To znaczy najważniej proszę, bo jednak jest tam, że to do spółdzielni, żeby ich przekonać, że nie jesteśmy przeciwko mieszkańcom, żeby chcemy coś zrobić sensownie wspólnie. Sensownie chcemy zrobić wspólnie, naprawdę. Naprawdę. Załatwić te problemy, a nie żeby sobie tak korespondowali z tego, no nic nie wynika. Naprawdę chcemy. Pani Kajdas jest na bieżąco zarządem spółdzielni i naprawdę no co oni chcą, my staramy się ich wyznaczyć i pomóc. I wspólnie coś zrobić. Ale w drogi ewakuacyjnej nie wiemy. To nie nasze zdarzenie. Dziękuję bardzo.
mówię, ja tutaj jestem z uzupełnienia. Oczywiście harmonogram pracy w Radzie zawiercenia się jak wyjątkowy pod naszym kalendarzem 2011 i na 2013 będziemy odpadać. Jeszcze do tego, co pan mówił, odpowiedziałem, miałbym tylko uściślające pytania, ale to co? Bo trochę chaosu było w odpowiedzi, ja bym chciał to wyściślić. Do trzech kwestii bardzo bym prosił o to, żeby pani podjęła decyzję do szczególnych pracowników, którzy ewentualnie mieliby jakieś tutaj podjęcia. Pierwsza rzecz. Tutaj tak to zrozumiałem, że pani nazwa ma na drugie wydarzenie ilość jakość materiału na portalu, bo my poprzedni na konstrukcję i na stronie internetowej, i na portalu jednocześnie. My to by też było na portalu. I ja bym powiedział, że to nie jest jakieś tej wydarzenie do zrozumienia, żeby pani jako szef poleciła pani kierownik, żeby taki materiał postać wyszczególnie, jakie materiały kiedy na to. Nie, zapraszam.